Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne wodniki. Zapraszam Państwa na prognozę z kart Taroty odnośnie miłości na kwiecień bieżącego roku. Bardzo Was przepraszam, że jesteście ostatni, ale no ze względu na poważne sprawy rodzinne, chorobę, byłam gościem w domu i nie mogłam dla Was zrobić tych czytań. Teraz mogę troszeczkę odetchnąć, że tak powiem, mam już chwilę spokoju, więc będę nadganiać te czytania. Pamiętajcie, że ostatni będą pierwszymi, więc wynagrodzę Wam to w kolejnych czytaniach. No ale niestety, sprawy rodzinne były takie, a nie inne i dlatego jest jak jest. Mam nadzieję, że się nie gniewacie. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam Was do sprawdzenia swojego znaku ascendentalnego. Link do strony, gdzie taki znak można obliczyć, macie w opisie filmu. Co jeszcze? Pierwsza część filmu będzie dla par, dla związków, dla relacji małżeńskiej, partnerskiej. Druga część filmu dla osób samotnych, tak zwanych singli. Zobaczymy, czy jest szansa, żebyście poznali w kwietniu kogoś fajnego, wartościowego, godnego Waszej osoby. Karty, jak wiecie, mam już potasowane. Zatem przechodzimy do czytania. Co myślicie na temat swojego partnera, kochane wodniczki? Królowa Buław. Co Wasz partner myśli o Was? 10 buław. Co czujecie do swojego partnera? 10 kielichów. Co Wasz partner czuje do Was? 3 zamiary w stosunku do partnera. Słońce. Troszeczkę może do góry to weźmiemy. O. I zamiary Waszego partnera w stosunku do Was. 4 kielichy. Jak traktujecie swojego partnera? 5 mieczy. Jak Wasz partner traktuje Was? As denarów. Co Was łączy bądź dzieli? Czy jest ktoś lub coś, jakaś sytuacja między Wami? 8 buław. Najbliższe dni miesiąca. Król buław. Połowa miesiąca. 2 kielichy. Koniec miesiąca. Diabeł. No powiem Wam, że gorąco. Gorąco tutaj jest. Aż bym powiedziała, że parzy. No, piękne karty. Ogólnie macie fajne czytanie. Bardzo ładne. W tle czytania jest karta śmierci. Zaraz zobaczymy, czy będzie to widoczne, czy muszę jednak troszkę tu przesunąć. O. Żeby bliżej było. No teraz już chyba jest dobrze, wszystko widać. Kochani, przypomnę jeszcze, że jest to czytanie ogólne i energie mogą się mieszać, zamieniać miejscami.
Ogólnie rozkład jest z tendencją dla Waszej energii po tej stronie energia Waszego partnera. Ale jeżeli odczujecie, że jednak bardziej ta strona pasuje do Waszej osoby, do Waszej energii, to po prostu sobie pozamieniajcie to miejscami na zasadzie odbicia lustrzanego i po prostu czytajcie to odwrotnie, tak, że tu Wasza energia, tutaj jest partnera. No dobrze, moi mili, zatem możemy zaczynać. Co myślicie na temat swojego partnera? I macie tutaj w głowie królową buław. No, królowa buław mówi o tym, że bardzo Wam się niezwykle partner podoba, jest dla Was atrakcyjny, idealna kandydatka bądź kandydat na jakiś gorący romans. Co więcej, uważacie, że partner jest taki przebojowy, bardzo aktywny, lubi sport, lubi ruch, niezwykle taki zaradny. Może to być ktoś z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec. Ogólnie bardzo pozytywnie. No jest ta więź taka, jest ten pociąg taki intymny, namiętny. No na pewno jesteście osobami niezwykle atrakcyjnymi. Na pewno Wasz partner jest osobą niezwykle dla Was atrakcyjną. Tak? I tutaj w sferze erotyki właśnie namiętności jak najbardziej. A oprócz tego podoba Wam się, że jest zaradny i taki bardzo aktywny, tak? Co w sercu? W sercu dziesiątka kielichów. Dziesiątka kielichów mówi o tym, że marzycie już o pełnej stabilizacji. Bardzo pragniecie rodziny, chcecie, aby ten związek znalazł się już na takiej stopie, że tak powiem, przypieczętowanej, czyli prawdziwa, stała relacja, gdzie tworzycie dom, rodzinę. I jest pełnia szczęścia emocjonalnego, tak? Takie ogólne spełnienie. To jest też karta ślubu, zakładania rodziny, więc no jak najbardziej tutaj no, być może marzycie o tym, żeby już wreszcie spełnić się w roli małżonka bądź żony, zalegalizować związek i mówię, stworzyć pełną taką rodzinę. Na pewno bardzo kochacie partnera, chcecie z nim spędzić resztę życia. Jeżeli jesteście już w związku małżeńskim, no to jak najbardziej pozytywne tutaj są emocje. Kochacie się, bardzo Wam zależy na rodzinie, na takiej więzi emocjonalnej, na takiej pełni szczęścia. No i Wasze zamiary w stosunku do partnera. Karta Słońca. Karta Słońca mówi o tym, że Wasze zamiary w stosunku do partnera bardzo pozytywne, ciepłe, miłe, serdeczne. Jest to szczęśliwa miłość, taka optymistyczna, żadne ciemne chmury tutaj nie zasłaniają tej pozytywnej energii. Co jeszcze? Słońce jest to taka dobra relacja, tak? Miłe, serdeczne traktowanie, szczęście w związku, taka opiekuńczość, wrażliwość, troska o partnera. Karta Słońca to też karta dziecka, więc być może co niektóre wodniki tutaj planują potomka ze swoim partnerem. Też tak może być, mogą po prostu myśleć o dzidziusiu. Ale jak najbardziej tutaj z Waszej strony jest to takie ciepłe, szczere, prawdziwe, pełne takiego optymizmu, radości i takiego bezpieczeństwa, takiego bezwzględnego oddania partnerowi w pozytywnym tego słowa znaczeniu, tak? Szczerość, przede wszystkim szczerość, otwartość, prawdziwa miłość. Teraz, jak Wasz partner na to wszystko patrzy? Mamy tutaj dziesiątkę buław. On jest troszeczkę czymś zmęczony. Być może ma zbyt wiele obowiązków na swojej głowie. Ciężko już mu dźwigać tak jakby Waszą osobę. Nie wiem, może macie tutaj to traktowanie pięć mieczy swego partnera. Być może czasami za dużo takich pyskówek, ostrych wymian zdań, jakichś pretensji, jakiegoś wypominania, kontrolowania, uparcie stawiania na swoim, tak? I Wasz partner troszeczkę, no być może jest mu ciężko z tym. Ja zaraz podokładam karty. Będziemy tutaj więcej wiedzieć, ale
no ciężko mu dźwigać ten ciężar, tak? Widzimy tutaj dwie postaci, muszą dotrzeć do domu. No, wyzumujesz. Pełne kosze mają arbuzów. No i idą, tak? Idą, dźwigają, ale idą we dwoje. Więc być może czasami ta wasza wspólna ścieżka, ta droga, która prowadzi do wspólnego gospodarstwa domowego, jest kręta, jest stroma, ciężko się po niej wspinać, ciężko nią razem kroczyć, ale idziecie razem, tak? I zobaczcie, na tym obrazku tutaj widać, że kobieta idzie pierwsza. Mężczyzna idzie z tyłu. Ja tak mi się wydaje, bez względu na to, czy mnie słuchają panie, czy panowie. Ta kobieta symbolizuje mi tutaj was, wodniki. To znaczy, że wy tutaj, no, trzymacie, że tak powiem, pałeczkę w ręku. Wy tutaj dyrygujecie, wy przewodzicie temu związkowi, tak? Wy dajecie kierunek waszej drogi, jesteście takimi przewodnikami, przywódcami, taką stroną dominującą tego związku, tak? I być może waszemu partnerowi troszeczkę to ciąży, tak? Ale idzie za wami, idzie za wami. Tutaj nie odpuszcza, tylko po prostu, no być może już troszeczkę jest zmęczony. Ale jest to karta brama, koniec już tego wysiłku, więc teraz tylko będzie lepiej. Co jeszcze? Ogólnie ta karta jest bardzo pogodna. Zobaczcie na niebo tutaj nad tym domkiem. Świeci to słońce, czyli jest ten optymizm, jest ta radość, jest ten sukces, czyli tą parę czeka sukces, jak dojdą na górę, tak? Do tego domku swojego. O co tutaj chodzi? Ponieważ w karcie tła macie kartę śmierci, być może co niektóre wodniki zupełnie transformują swój związek, czyli kończą jakieś niefajne relacje, nawet nie relacje, tylko swoje postępowanie bądź postępowanie partnera. Coś przemyśleliście i chcecie inaczej nakierunkować swój związek, tak? Postępować zupełnie inaczej niż dotychczas, troszeczkę się opanować, troszeczkę inaczej traktować partnera. Staracie się, żeby ten związek był lepszy, że to, co złe kiedyś między wami było, chcecie zostawić za sobą, chcecie zupełnie inaczej teraz podchodzić do partnera i staracie się, tak, żeby ta miłość, serdeczność i to szczęście było. Dlatego jest to słońce tutaj w waszych zamiarach, tak? Wy chcecie po prostu być szczęśliwi ze swoim partnerem. Dlatego staracie się. Staracie się i chcecie tych zmian, chcecie po prostu, no, popracować nad tym waszym związkiem, żeby on jak najbardziej był taki zgodny, idealny, tak? Tak jak ta para tutaj. Ona idzie razem, dźwiga swój balast, dźwiga swoje doświadczenie życiowe przez wiele lat, być może to jakiś długi letni związek, ale idą razem. Kobieta tutaj idzie przodem, czyli ona dyryguje, ona wyznacza kierunki, ona jest mocniejszą stroną, ale partner wiernie za nią idzie, tak? Więc to jest taka piękna, wspólna droga. Być może męcząca, być może ciężka, być może, tak jak mówię, kręta i stroma, ale nie poddajecie się, idziecie razem. Być może temu waszemu partnerowi już jest troszeczkę ciężko, ale on wytrwale za wami idzie, kochani, wytrwale. I teraz tak, co ma w sercu? W sercu ma świat. Ogólnie świat, karta świat to karta zakończenia pewnego etapu w naszym życiu, tak? Zaczynamy coś od nowa, dostajemy nagrodę za to, co do tej pory żeśmy sobie wypracowali, wystarali. Karta świat może też czasami mówić, że wasz partner jeszcze się nie wyleczył ze starej jakiejś miłości, ewentualnie jeszcze może pamiętać, co tam między wami kiedyś było, tak? Ale ogólnie karta optymistyczna, mówiąca, że otwieracie się na świat, otwiera się wasz partner na nowe możliwości, nowe doświadczenia, nowe doznania. Na pewno nie będzie robił jakichkolwiek przeszkód, chce zacząć tak samo jak wy wszystko od początku, na nowo. Chce transformacji tego związku, tak? Odświeżenia, czyli tak jakbyście się zakochali od nowa, tak? To, co kiedyś było takim fajnym zauroczeniem, tymi motynami w brzuchu, teraz może wrócić. Tak jakbyście robili restart swojego życia i zaczynali wszystko od początku. Piękna, kolorowa karta świat.
jakieś zwieńczenie dzieła, tak? Szczęśliwy koniec, o, ogólnie sukces. Bardzo pozytywne emocje znowu mi tutaj przed chwilą zoomowała. Aż to jest niedobre urządzenie. No ale już widać. Widać piękne kolory tej karty. I co w zamiarach waszego partnera w stosunku do was? No on w sumie to tak troszeczkę znudzony jest, troszeczkę rozmyśla, troszeczkę zastanawia się. Być może czeka, być może tęskni. Być może oczekuje na coś, aż te ciemne chmury przejdą, deszcz przestanie padać i wyjdzie słońce. To jest troszeczkę taka nuda, taka rutyna, takie może troszeczkę niedocenianie, może jakieś pochy, może jakieś ciche dni. Może się nie odzywa, bo nie chce was rozdrażnić, nie chce powodować jakichś znowu pretensji, jakiś wymówek. Czwórka kielichów. Oczekiwanie na zmiany, tak? Nic nie robimy z tym. Jesteśmy tacy jacyś apatyczni. Nic nam się nie chce. Pogoda do kitu i wasz nastrój do kitu. Więc te zamiary będą takie leniwe moim zdaniem. Nic tutaj się nie będzie szczególnego działo, chociaż wasz partner jest jak najbardziej tutaj w stosunku do was, że tak powiem, zwrócony. Czwórka kielichów na pewno nie jest to jakaś tam zła karta. Być może po prostu to troszeczkę jest, no, mało życia w tym wszystkim, tak? I on czeka na jakieś takie zmiany, na coś, że wreszcie zacznie się dziać. Żeby nie było tak jak dotychczas, tak? Żeby właśnie nie było tej rutyny, niech jakiś ogień między wami znowu zapłonie. Dobrze. Jak traktujecie swojego partnera? No i mamy tą nieszczęsną piątkę mieczy, która praktycznie jest jedyną kartą tutaj w tym rozkładzie, która może być taka jakaś niepokojąca. Ale piątka mieczy to są awantury, to są jakieś takie no niefajne zagrywki, tak? Uparcie stawiamy na swoim, zobaczcie. Idziemy po trupach do celu, być może nie dajemy dojść do słowa swojemu partnerowi, decydujemy za niego, tak? Mogą być sprzeczki, mogą być awantury, mogą być jakieś ostre wymiany zdań, jakieś pyskówki, jakieś tutaj historie, które powodują, że ten wasz partner być może czuje się zraniony, czuje się źle potraktowany. To jest wasza energia, kochane wodniki. Wydaje mi się, że tą postacią tutaj w tych czarnych włosach, która niesie te trzy miecze, to jesteście wy, tak? Tak jakbyście nie liczyli się z uczuciami innych, no i tak jak mówię, ostro stawiali sprawę. Być może dominujecie w związku, tak, jak najbardziej. Być może jesteście troszeczkę nerwowi, być może szybko was i łatwo wyprowadzić z równowagi. Być może czasami wasz partner was irytuje i za dużo czasami powiecie. Za dużo sprawicie takiego dyskomfortu emocjonalnego swojemu partnerowi, tak? I dlatego być może on was już troszeczkę nie dźwiga. I tak w milczeniu podąża za wami krok za krokiem, tak? Nie odzywając się. Bo wy i tak czujecie się mądrzejsze, bystrzejsze, wy zawsze wszystko wiecie, no jak to wodnik, tak? Wy zawsze musicie mieć rację, wy zawsze musicie uparcie postawić na swoim, tak? Po prostu. A jak partner się nie zgodzi na wasze warunki, to odwracacie się napięcie i idziecie i tak robicie swoje, tak? Nie liczycie się z tymi osobami, które tam z tyłu za wami zostały. Nie obchodzi was to, co one sobie myślą, co czują. Ważne, że wy osiągnęliście swój cel. Dlatego może to takie traktowanie jest troszeczkę zbyt ostre, moje kochane wodniki, dlatego być może poddajcie się tej transformacji, pracujcie nad sobą, nad swoimi takimi właśnie ciętymi odzywkami. No i spróbujcie jakoś inaczej, empatycznie spojrzeć na swojego partnera, tak? Wczujcie się w jego rolę i zastanówcie się, czy tak naprawdę wytrzymałybyście same ze sobą, tak? Czy chciałybyście ze sobą być? Same ze sobą. Z
takim partnerem, jakim wy jesteście. Zaraz dopowiemy tą kartę, ale tutaj mi się właśnie wydaje, że tą swoją inteligencją, tym swoim intelektem, tutaj ten wodnik błyszczy, te cięte riposty, krótkie urywanie zdań, niepozwolenie dojść do głosu partnerowi powoduje, że on troszeczkę się męczy tym wszystkim, tak? Jest zdominowany i taki troszeczkę przytłoczony tym wszystkim. Dobrze, kochani. Jak znowu was traktuje wasz partner? No i mamy tutaj zupełnie inną kartę, Asa Denarów, przeciwieństwo tej ponurej piątki mieczy. As Denarów, karta mówiąca o tym, że jesteście skarbem dla swojego partnera, tak? I że on konkretnie na was patrzy, że to nie jest jakaś tam miłostka na chwilę, jakieś zauroczenie, tylko naprawdę on poważnie was traktuje konkretnie i chce stałej relacji, tak? Jesteście jego skarbem, jesteście dla niego bardzo ważni. I to nie chodzi tutaj tylko o pieniądze. Wy jako osoba jesteście dla niego cennymi osobami i chce z wami być. Dobrze was traktuje, lubi kupować wam prezenty na pewno, lubi oddawać wam wypłatę na pewno. Może nie wiem, czy lubi, ale na pewno to robi, tak? Czyli jest oddany wam. U niektórych wodników może być tak, że nawet partner was utrzymuje. Czyli jest w stosunku do was naprawdę szczery, oddany i taki konkretny. Jesteście dla niego po prostu partnerem, tak? Na dobre i na złe. Ufa wam. Jesteście dla niego cenni, jesteście jego skarbem. I co jest między wami, kochani? Ósemka buław. Ósemka buław, karta mówiąca o komunikacji, tak? Komunikacji. Czyli jest między wami ta komunikacja, dogadujecie się. Jest bystrość, jest taki aktywność, na pewno się nie nudzicie. Co jeszcze? Szybkie postępy, tak? Robicie. Jeżeli tutaj naprawdę zmieniacie swój związek, staracie się, żeby go jakoś przeobrazić tak, żeby było lepiej, żeby coś uratować, żeby ta relacja jednak no nie popadła już w totalną rutynę, tylko żeby coś zaczęło się dziać, żebyście się cieszyli sobą, to jest to karta mówiąca, że osiągniecie w tym sukces. Jest to karta satysfakcji ze związku, tak? Wy do siebie piszecie, dzwonicie, komunikujecie się, dużo rozmawiacie, chociaż czasami wodnik nie da dojść do słowa, bo on się zachowuje, jakby pozjadał wszystkie rozumy, no ale cóż. Jest dobra relacja, tak? Dużo takich rozmów, dużo komunikacji, dbacie o to. Tutaj o to akurat no, nie możecie narzekać, czyli w kontakcie cały czas jesteście z partnerem. Umiecie dojść do porozumienia, zawsze się jakoś dogadacie, tak? I to jest satysfakcjonujące, że jest to porozumienie. I co w najbliższych dniach, kochani? Król buław. Król buław. Król buław. No będziecie tym królem buław, tak? Czyli nie pozwolicie sobie wejść na głowę. Jednak związek będzie na waszych zasadach. Nie pozwolicie się tutaj zdetronizować. Król buław. No będzie aktywnie, będzie stabilnie na pewno. Coś już w życiu osiągnęliście, czyli jakaś stabilizacja jest. Co więcej, relacja będzie na pewno na waszych zasadach, może się już powtarzam. Może jakiś sport, może jakiś wyjazd, może wasz partner jest Trygon Ognia, Baran, Lew bądź Strzelec po 45 roku życia. Może być jakaś rozmowa albo wypad z przyjaciółmi, jakiś wyjazd gdzieś. Coś aktywnego, nie wiem, może zaczniecie biegać. Idzie lato, chcemy zadbać o swoją kondycję. Biegi, rowerki, siłownia, basen. Na pewno też będzie ogniście w waszej sypialni, bo karta Króla Buław mówi o
takim gorącym kochanku, doświadczonym Kasanowie. Ale raczej wydaje mi się, że po prostu będzie związek w porządku, tylko na waszych zasadach, tak? Wy jednak będziecie tą buławę tutaj nieść, wyznaczać kierunki dalszej waszej wspólnej drogi, tak? Król Buław, piękna karta. No i kochani, co mamy dalej? Dalej mamy w połowie miesiąca kartę dwóch kielichów, przepiękną kartę, mówiącą o tym, że jednak będzie miłość między wami. Jest, oczywiście, jak najbardziej. Ona się odrodzi na nowo. Po tych waszych staraniach, ja myślę, czasami ustąpieniu, pójściu na kompromis, zaciśnięciu zębów, przełknięciu czegoś ostrego, żeby nie wypowiedzieć tych słów, to będziecie walczyć ze sobą, tak? Żeby tutaj w jakiś sposób nie drażnić partnera, nie dawać mu do zrozumienia, nie poniżać go, nie dawać mu do zrozumienia, że w jakiś sposób może być gorszy, czy źle traktowany, źle odbierany przez was. Dwa kielichy, piękna karta miłości, zrozumienie, zakochanie, przyjaźń, serdeczność, no po prostu miłość, tak? Bardzo miło spędzicie połowę miesiąca, będziecie wychodzić razem, będziecie się spotykać ze znajomymi, czas spędzać w miłym towarzystwie, cieszyć się swoją obecnością, tak? Dwójka kielichów. Czy znowu mi ta ostrość tutaj szła? O, tak może? O, jest, właśnie tak. Troska o siebie, pełne zrozumienie, miłość. Miłe chwile, no pełne uczucie miłości, tak? Czyli w połowie miesiąca będziecie po prostu zakochani, wpatrzeni w siebie, jak w obrazek, będziecie każdą wolną chwilę poświęcać sobie i sprawiać sobie przyjemność osobom partnera, tak? Piękna karta. Bardzo lubię tę talię, jest taka, no taka inna, taka romantyczna. Koniec miesiąca, kochani. No, po tych czułych słówkach, po tych okazywaniu sobie miłości. Zobaczcie, karta diabła. No, nie zoomujesz mi tu. Och, jeju, kochany. No. No, mniejsza z tym. Zaraz może tutaj coś wykombinuję, żeby ona się wyostrzyła. No, kochani, namiętność na całego, tak? Zobaczcie. Czyli po prostu pożądanie, miłość, ostra intymność, czyli nie tylko emocje, uczucia, ale też sprawy seksualne, namiętności, tak? No, karta diabła mówi o takich dzikich atrakcjach, tak? O takim ostrym pożądaniu. No, cholera, nie mogę, naprawdę, przepraszam was. Co z tą kamerą? Już nie wiem, jak tu ustawić, żeby ona... Może tak? No nieważne. Ojej. No ogólnie mówiąc, będzie fajnie, będzie namiętnie, będzie ostro, będziecie po prostu, no, konsumować się na nowo, moi kochani, tak? To jest też karta zdrady, ale ja tutaj w tym rozkładzie nie widzę, żeby tutaj były jakieś takie przesłanki do tego. Przy dwójce kielichów to jak najbardziej tutaj będzie po prostu namiętność, tak? Będą uczucia, będzie zrozumienie i będzie po prostu namiętność. Będziecie poznawać się od nowa. Na podłożu tej przyjaźni po prostu będzie piękny seks. Połączenie dwóch ciał. Tutaj połączenie dwóch dusz. A tutaj połączenie dwóch ciał. Czyli kochane wodniki, pięknie.
Bardzo się cieszę, że podjęliście to wyzwanie, podjęliście się tej transformacji, której mówi śmierć i pod spodem mamy kartę głupca, czyli nowy początek, zaczynamy wszystko od nowa, tak? Tak jak powiedziałam, reset, reset totalny w waszym związku. Zaczynacie wszystko od nowa, idziecie w nowym kierunku. Karta śmierci, karta zupełnej transformacji, przeobrażenia swojego dotychczasowego życia, na którą już byliście gotowi, przygotowani, tak? Być może było to trudne dla was, ale no trzeba walczyć, tak? Jeżeli się powiedziało A, trzeba powiedzieć B i trzeba doprowadzić wszystkie zmiany do końca. Ja myślę, że to są zmiany w związku na lepsze, tak? Zamykacie stary etap w waszym życiu, rozpoczynacie nowy. Zaczynacie wszystko od początku. A to, co przykre, zostawiacie za sobą. No dobrze, kochani, teraz sobie troszeczkę kart podopowiadamy. Może sobie dopowiemy, kochani, tą piątkę mieczy. Dlaczego wy tak ostro traktujecie tego swojego partnera? Karta księżyca. I teraz tak, ponieważ zamiary macie słońce, więc dla jednych wodników będzie tutaj chodziło ewidentnie o ciążę. Tak? Księżyca. Znowuż inne mogą mieć w sobie jakąś tajemnicę. Jakieś smutki, jakieś tutaj takie ukryte kobiece sekrety. O! I to może być powodem jakiejś frustracji, takiego nerwowego traktowania partnera, że on was czasami drażni, czasami macie ochotę mu coś wykrzyczeć, tak? Karta księżyca jest to ogólnie karta zodiakalnych ryb. To jest jakaś wasza tęsknota za czymś, tak? To jest jakieś takie kobiece marzenia, tak? Ale tak jak powiedziałam wcześniej, to może być też karta ciąży. Być może nie możecie zejść w ciąży lub nie chcecie zejść w ciąży, tak? Wasz partner nie chce, żebyście zaszły w ciąży. I oto macie tutaj do niego pretensje, jest to dla was drażliwy temat, tak? Albo jest tu jakaś tajemnica, no coś jeszcze ukrywacie przed swoim partnerem, albo wydaje wam się, że wasz partner ukrywa coś przed wami i dlatego ciągle jakieś macie do niego pretensje w związku z tym. As denarów. Dwa miecze. Czyli wasz partner jest zblokowany na was, tak? Być może wy powodujecie to, że on się blokuje. Nie umie podjąć decyzji. Być może chodzi tutaj właśnie o decyzje związane z dziećmi, tak? Że on konkretnie podchodzi do sprawy. Jesteście dla niego całym światem, ale w tej kwestii na przykład nie umie podjąć decyzji. Jest zblokowany, niezdecydowany, ma jakieś wewnętrzne ograniczenia. No, jakaś blokada tutaj jest. Osiem buław. Rycerz mieczy. Czyli chodzi tutaj o informacje, o wiadomości. Ale to znowuż są szybkie, takie nerwowe informacje, tak? To mogą być jakieś urzędowe też sprawy, ale raczej chodzi tutaj o szybką komunikację, czyli wy szybko się porozumiewacie między sobą, tak? Ale rycerz mieczy to znowuż właśnie taka osoba nadpobudliwa, narwana, nerwowa, ale pewna siebie. Więc tutaj cały czas, no i to waszą stronę tutaj jest ta energia nakierunkowana. Czyli tak jakby wy byście wprowadzali chaos przez te właśnie takie pyskówki, jakieś
bez sensu stwarzane awantury, tak jak wy byście chcieli po prostu wyładowywać czasami swoją nerwowość, swoją taką wewnętrzną, taki wewnętrzny właśnie gniew na partnerze, tak? Że czasami wy powodujecie te sprzeczki o byle co, awantury, żeby po prostu te emocje zeszły, żebyście się wyładowali na czymś, tak? Lub na kimś, no, na partnerze swoim. To jest wszystko takie, no rycerz mieczy taki jest, to jest też jak najbardziej wasza energia. I rycerz mieczy taki jest, że on najpierw coś powie niemiłego, a później się zastanawia albo udaje, że nic się nie stało, tak? No a niestety ta druga osoba może cierpieć przez to. Dlatego jest już takie przeciążenie w tym wszystkim. Konieczna jest tutaj transformacja, jak najbardziej, konieczna. Jak najbardziej. Dobrze, król buław. No, tak, silna wola. Mamy tutaj magika. Osobę, która stawia zawsze na swoim, tak? Która ma do tego warunki, talent. Karta karmy. Karta takiego stawiania na swoim, manipulowania i kontroli nad całą sytuacją, kontroli nad związkiem, tak? Czyli wy, tak jak powiedziałam tutaj w tym królu buław, zobaczcie, on trzyma tutaj buławę i magik ma pałeczkę w ręku, tak? Czyli wy tutaj przejmujecie dowodzenie w związku. Wy przejmujecie dowodzenie, wy tutaj wyznaczacie kierunki, wy po prostu, no, jesteście stroną tutaj dominującą. Dalej nie będę tutaj dokładać. Zobaczymy jeszcze tą 10 buław. Dlaczego ten wasz partner jest taki przeciążony? As buław. Bo to już jest nowy początek, kochani. Zobaczcie. To już jest końcóweczka. To jest karta brama, czyli kończą się jakieś trudności i on ma nadzieję, że teraz będzie nowy początek. I w drugą stronę też jest bardzo silny pociąg seksualny. Niezwykła namiętność, niezwykła taka atrakcyjność. Po prostu bardzo się sobie podobacie, tak? Bardzo się sobie podobacie. Czyli on ma nadzieję, że to już jest koniec jakichś tam problemów. Może też chodzić tutaj właśnie o zapłodnienie, ale to mówię tylko dla tych wodników, które oczekują tutaj i mają konflikt z partnerem na tle tutaj właśnie dziecka, tak? Bo jak najbardziej chcecie być, jest to porozumienie, jest ta akceptacja, są te uczucia między wami, silna więź jak najbardziej, tylko mówię, problem może być z dzieckiem, macie dwie karty dziecka, zobaczymy co dalej. No i tutaj też być może wewnętrznie w sercu jesteście już rodziną, a wam brakuje do szczęścia, do tej pełni szczęścia, tak, dziecka. Brakuje dzieci. Wtedy będziecie spełnieni. Wtedy będziecie czuli, że jesteście spełnieni. No dobrze. Poproszę o kartę świat. Tak, dużo możliwości jest. I on jest otwarty na to. Może dużo zaoferować wasz partner. Ale pamiętajcie, że nie we wszystkich kielichach są takie cudowne, piękne uczucia. Może być też zgryźliwość jakaś, uszczypliwość, dokuczanie, zazdrość, tak? Więc dobrze tutaj, no, działajcie, kochane wodniki, bo w zależności od waszego traktowania partnera, no, on będzie tutaj wybierał, którym tym kielichem was poczęstować, tak? Jeżeli będziecie ciągle zgrzędliwe takie, upierdliwe, czepiające się byle czego, stwarzające bez problemu, bez jakiegoś powodu, awantury, sprzeczki, jakieś wymówki, pretensje, no to wasz partner będzie się odwzajemniał tym samym. Tak samo będzie uszczypliwy i tak samo może, no, odegrać się, tak? A jeżeli będziecie miłe, będziecie kochające, serdeczne, to on wam też serce na tacy odda. Więc tutaj pamiętajcie, że są różne możliwości, tak? W stosunku do was, że w zależności od tego, jak potraktujecie partnera, takimi on uczuciami was będzie tutaj
obdarzał. Cztery kielichy. Czemu jest ta nuda taka? Rutyna. Chodzi tutaj o... My też mamy kartę słoneczka, zobaczcie. Czyli dwa słoneczka ku sobie, naprzeciwko są. Chodzi tutaj o dziecko. Być może on nie chce się starać. Być może jest mu wszystko jedno. Być może jest to dla niego temat taki... No nie wiem. No taki, który powoduje, że go to, nie wiem, nie, ani nie wzrusza, ani jakoś nie absorbuje do działania. Dwa słońca naprzeciwko siebie. No ale to dobrze, to znaczy, że to są pozytywne. Być może on jest taki, odsunął się na bok, po prostu, żebyście wy decydowali, daje wam pole do popisu, nie wtrąca się, nie chce wam wchodzić w paradę, żebyście znowu nie mieli jakichś powodów tutaj do tych awantur, do tych pyskówek, do tego czepiania się takiego jego, tak? On sobie po prostu idzie w swój świat i dobra, daj mi spokój, rób co chcesz, na takiej zasadzie, tak? Rób co chcesz, ja idę sobie poczytać albo obejrzeć, nie wiem, mecz, czy zająć się swoimi sprawami, ale jak zrobisz, tak będzie, na takiej zasadzie. Dobrze, kochani, jeszcze bym chciała wyjaśnić kartę tego słoneczka tutaj u was. Tak, trzy buławy, czyli nowy początek, tak? Coś zaplanowaliście tutaj. Coś zaplanowaliście i teraz, no, oczekujecie być może rezultatów. To są też dobre widoki na przyszłość, tak? To jest planowanie podróży, to jest dobry związek, to jest takie wspólne kroczenie na szczyt, tak? Tak jak tutaj w tej dziesiątce buław na początku wam pokazywałam, ta wędrówka tej pary na szczyt, gdzie jest ich domostwo, więc tutaj jak najbardziej w pozytywie. Może to też oznaczać trójka, tak? Czyli było was dwoje i chcecie, żeby było was troje, tak? Czyli no, żeby dzieciątko się pojawiło między wami. Więc te wodniki, mówię, które planują tutaj dziedziusia, być może oczekujecie tutaj ciąży, może tak być. Dobra, jeszcze tego diabła nieszczęsnego sobie tutaj wyjaśnimy. Na pewno jakaś zmiana w waszym życiu, transformacja, na którą oboje jesteście gotowi i za taką obopólną zgodą przechodzicie teraz te zmiany, tak? Kończycie jeden etap, zaczynacie nowy. Diabeł, szczęśliwa rodzina, 10 denarów, czyli nawet pieniędzy wam nie będzie brakowało i znowu pojawia się dzidziuś, tak? I znowu pojawia się dziesiątko tutaj. Więc być może jest to oczekiwanie po tym namiętnym współżyciu, tak? Po tej gorącej miłości. Jest pełna, szczęśliwa rodzina, której nic nie brakuje. Ani pod względem materialnym, ani pod względem uczuciowym. I być może jest szansa, żeby pojawiło się dziesiątko. Dobrze, kochani, już więcej nic nie dokładam, bo nie chcę popsuć takiego fajnego, miłego czytania. Zobaczymy jeszcze, co tutaj anioły nam mówią. Proszę o wsparcie anielskie dla naszego wodniczka. Flirt. No widzicie, może trzeba po prostu ze swoim partnerem poflirtować. Tak jak tutaj te karty pokazują. Flirt. Rozszerzaj swoją przepełnioną radością energię na innych. O, już czytamy. Romantyczne anioły zachęcają cię do rozpoczęcia romansów w kokieteryjny sposób. Dotyczy to również śmiania się nie tylko ustami, ale i oczyma podczas rozmów z innymi osobami. Nie musisz, choć może, mieć to związek z seksualnością. Flirt sam w sobie jest zabawą. Swawola jest z kolei samym sednem romansu. Jeśli jesteś w związku, flirtowanie z partnerem może przywrócić namiętność, jaka wam towarzyszyła na samym początku znajomości. Widzicie, kochani, ja o tym mówiłam, że przypomnijcie sobie, jak to było kiedyś, tak? Że zacznie się po prostu od tej więzi, od tej przyjaźni, od porozumienia dusz, serc. I przeobrazi się to po prostu w gorącą namiętność, że wreszcie znowu odżyją w was te takie, no, fajne emocje.
pokochacie się na nowo, tak? Jeśli jesteś w związku, flirtowanie z partnerem może przywrócić namiętność, jaka tam wam towarzyszyła na samym początku znajomości. Jeśli jesteś singlem, no to was akurat nie dotyczy, flirtowanie może przynieść nowe przyjaźnie, a nawet poważny związek. Wyciągnięcie tej karty może po prostu oznaczać, że nawiązywanie częstego kontaktu wzrokowego z innymi osobami może ci pomóc w relacjach międzyludzkich. Będzie to szczególnie dostrzegalne, jeśli jednocześnie zaczniesz częściej się uśmiechać i mówić cześć. Każdy, kogo spotykasz na swojej drodze, jest potencjalnym przyjacielem. Wyniki badań ukazują, że większość osób poznała swoje drugie połówki za pośrednictwem znajomych. Idąc tym tropem, możesz traktować nowe przyjaźnie jako sposób na spotkanie przyszłego partnera i jednocześnie zwiększenie przyjemności płynącej z codziennego życia. No widzicie, kochani, kontakt wzrokowy z partnerem, uwodzenie, namiętne uśmieszki. No, bardzo ładnie. No dobrze, kochani, pamiętajcie, sprawdźcie swój ascendent, odsłuchajcie filmik z ascendentem, być może tam będzie jeszcze jakaś dodatkowa informacja, która wam tutaj pomoże w sprawach codziennych. Tymczasem pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Jeszcze raz was przepraszam, że byliście na końcu, ale no, to nie z mojej winy, naprawdę. Teraz będziecie na pewno pierwsi w następnym czytaniu, obiecuję wam to, więc wynagrodzę. I cóż, życzę dużo miłości, udanego miesiąca. Zapraszam na kolejne czytania i pozdrawiam was bardzo serdecznie. Do usłyszenia, kochani. A teraz zapraszam single. Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie samotne wodniki. Zobaczymy, co tam w miesiącu kwietniu odnośnie miłości się wydarzy. Czy jest szansa, żebyście poznali kogoś fajnego, atrakcyjnego, wartego waszej znajomości. Przypominam, że jest to czytanie ogólne, dlatego sprawdźcie swój znak ascendentalny. Być może tam będzie więcej informacji, które pomogą wam tutaj w waszej sytuacji osobistej. Przechodzimy do czytania. Karty, jak wiecie, mam już potasowane. Teraz je tylko przełożymy. Raz, dwa. I już patrzymy, co tam u naszych wodniczków. Pierwsza karta będzie mówiła o tym, co jest źródłem problemu, tak? Co się takiego wydarzyło, że jesteście samotni, moi kochani? As buław. Druga karta. Teraźniejszość. Z takim odniesieniem się nawet do 3 miesięcy, tak? Obecna sytuacja. Śmierć. Trzecia karta, przyszłość. Co się wydarzy w najbliższej przyszłości? Sześć buław. Kurczę, świeczka mi się wylała na karty. Teraz widzę, że są w sterynie. Dobrze, sześć buław. Czwarta karta, co wy w ogóle na ten temat myślicie? Dziewięć dynarów. No, myślicie, że jesteście szczęśliwymi singlami. No dobrze. Jaka jest rada od kart? Co musicie zrobić, aby było lepiej? Żeby poznać tego swojego partnera. Dwie buławy. No, musicie podjąć jakąś decyzję, widzę. Karta szósta. Jakie są przeszkody, że nie możecie poznać partnera? Czy to jakaś osoba wam przeszkadza, czy jakaś sytuacja? Co ma wpływ na to? Negatywny wpływ, że jesteście sami. 10 kielichów, czyli rodzina. No i wynik, kochani moi. Umiarkowanie. Bez zmian. I w tle czytania mamy kartę Słońca. Pięknie. Pięknie.
No bardzo takie radosne, optymistyczne czytanie, że tak powiem. Widać. No jakoś tam widać. Może w tą stronę trochę. Tak. Dobrze. No dobrze, pierwsza karta. Czemu nie jesteście sami, kochani? As buław. As buław mówi o tym, że może było dużo romansów, ale nic takiego poważnego, że działaliście, szukaliście, była namiętność, jesteście niezwykle atrakcyjną osobą, podobacie się płci przeciwnej, no ale tutaj tylko na zasadzie właśnie jakichś flirtów, jakichś takich relacji na chwilę, nic takiego poważnego. A z buław mówi o potencjale, tak? Że macie potencjał, macie entuzjazm do tego, żeby zmienić swoje życie, ale to była tylko namiętność, to był tylko seks, to były tylko romanse, więc tak naprawdę jeszcze no, nie zdecydowaliście się, być może nie znaleźliście tego partnera, który w jakiś sposób spełniałby tutaj wasze oczekiwania. Może to jeszcze nie czas, może jeszcze nie jesteście gotowi. Może jeszcze nie było tego takiego wow, tych motyli w brzuchu. No na razie tylko takie właśnie romanse i kierowanie się tylko namiętnością, tak? Druga karta, teraźniejszość. Co się teraz dzieje? No i teraz mamy kartę śmierci. Karta śmierci mówiąca o tym, że dojrzeliście już do zmian. Chcecie przemiany waszego życia, tak? Jakiejś takiej właśnie przeobrażenia, tak? Przemyśleliście sobie coś dokładnie, wiecie już czego chcecie, no i chcecie, żeby te zmiany nadeszły. Zamykacie jakiś etap w swoim życiu. I po prostu przeobrażacie je w innym kierunku. Karta śmierci, koniec i początek, tak? Uwalniacie się z jakiegoś stanu, śmierć dawnych idei, śmierć dawnych jakichś poglądów na dane sprawy. Być może dojrzeliście już do tego, żeby jednak poważnie zastanowić się nad tym swoim stanem, nad tym swoim losem biednego, samotnego singla. No i chcecie po prostu zmian, tak? Porządkujecie swoje życie, zamykacie etap stary, otwieracie nowy, czyli chcecie kogoś znaleźć, tak? Chcecie po prostu wyjść ze stanu samotności, jednak zdecydowaliście się, że będziecie szukać tej swojej drugiej połówki. Najbliższa przyszłość, kochani. Szóstka buław. No i osiągniecie sukces. Osiągniecie, kochane wodniki, sukces. Karta zwycięstwa, karta wygranej po ciężkiej bitwie, tak? Być może były jakieś starania, być może będziecie musieli sobie tutaj kogoś wywalczyć. Być może będziecie musieli się trochę nachodzić za tym nowym partnerem, ale będzie. Być może będzie to jakaś relacja na chwilę tylko, ale już zaczynacie, że tak powiem, myśleć o bardziej stałym związku niż o takim flircie, romansie na moment, tak? Tylko w zaspokojeniu swoich potrzeb seksualnych. Nie, nie, nie. Tutaj chodzi o coś więcej. Wy już chcecie tutaj pomału tworzyć rodzinę. Chcecie wreszcie rozpalić ten ogień w tym ognisku, tak? Ładna ta karta, jest piękna. No co jeszcze o szóstce buław możemy powiedzieć? No jest to karta uznania, tak? Karta triumfu, postawienia na swoim, osiągnięcia swojego celu. I tak jakby, zobaczcie, ci ludzie tutaj świętują, cieszą się, cała rodzina się cieszy, więc być może tutaj u was też będzie tak, że całe środowisko i znajomych, i współpracowników, i najbliższej rodziny
przyjaciół będą się po prostu cieszyć, że wreszcie być może ktoś się tutaj na horyzoncie pojawi i podjęliście decyzję, żeby się z kimś związać, tak? No i teraz tak. Co wy na ten temat myślicie? Dziewięć denarów. Szczęśliwy singiel, zadowolony z siebie, uważający, że nic do życia mu nie potrzeba. Znaczy powiem tak. Na pewno jesteście dobrą partią na wydaniu. Na pewno nie brakuje wam pieniędzy, macie zabezpieczenie materialne, macie pieniądze, lubicie je wydawać, wygodnie żyjecie, zapewne jest mieszkanie, zapewne jest dobrze płatna praca, samochód, ale jesteście sami, tak? To są tylko denary, to jest materia, czyli materię macie w pełni zaspokojoną. Potrzeba tutaj kielichów, czyli potrzeba uczuć. Żeby było uczucie, no to do tanga potrzeba dwojga, tak? No to musi pojawić się ta osoba, która te kielichy wypełni swoim uczuciem, miłością, przyjaźnią, serdecznością, dobrocią, tak? Jesteście dobrą partią na wydaniu, naprawdę. Jeżeli chodzi o materię, niczego wam nie brakuje i wy świetnie zdajecie sobie z tego sprawę. Wasz świat jest bogaty, wygodny, kolorowy, piękny i dobrze jest wam tak, jak jest. No ale jednak postanowiliście, że być może co niektóre wodniki już ich metryka goni i rodzina naciska. Zobacz, masz tyle lat, a tyle, a ty jeszcze kawaler, a ty jeszcze panna, a my chcemy wnuków. Bo ty tylko praca, dorabianie się. Kiedy nam pokażesz tą narzeczoną? Kiedy nam pokażesz tego narzeczonego, tak? Kiedy przyjdziesz z dziewczyną? Kiedy przyjdziesz z chłopakiem? Kiedy będziemy mieli szansę poznać? Tak, mogą się nasuwać takie pytania od strony znajomych rodziny, tak? Ale wam jest dobrze, tak jak jest. Takie wasze myśli, kochani. Jaka rada? Rada jest taka, żebyście wreszcie wyszli z rutyny, żebyście wreszcie wybrali ścieżkę swojego życia, żebyście zaczęli coś robić, żebyście podjęli jakąś decyzję. Tak? Dwie buławy jest to karta mówiąca o planowaniu czegoś. O umiejętności podjęcia wyboru, o umiejętności podjęcia decyzji, o takim zastanowieniu się, co dalej, którą drogą idziemy. Wybór. Ale jest to też karta partnerstwa jak najbardziej. Śmiałości, otwartości, uczuć. No widzimy na tej karcie parę, tak? Czyli jednak może zdecydujecie się wyciągnąć piersi rękę, zagadać, poderwać, zaprosić do kina, do teatru, zadzwonić, umówić się, żebyście nie byli, kochani, bierni, tak? Żebyście nie byli w takim zastoju. Zacznijcie działać i podejmijcie wreszcie tą decyzję. Ruszcie się, ruszcie się, ruszcie się. Żebyście nie byli sami, bo co z tego, że macie pieniądze, że macie wszystko, macie fajny dom, fajny samochód, jak jesteście sami. Ile można z przyjaciółmi wychodzić, balować, nie? Brakuje takiej opiekuńczości wam, takiego ciepła właśnie rodzinnego, takiego klimatu. Więc dlatego ruszcie się i podejmijcie tę decyzję. Zróbcie ten pierwszy krok. Wybierzcie odpowiednią ścieżkę waszego życia. I teraz, kochani, przeszkody. Co może wam przeszkadzać? No, może wam przeszkadzać to, na przykład, że nie chcecie jeszcze wstępować w związek małżeński. Albo, że może rodzina zbyt bardzo naciska, tak? Bo chciałaby tych wnuków, no. Mama tam płacze w rękach. Synku, córciu, ja już mam tyle lat. Czy ja się doczekam wnuków?
Są takie mamy, prawda? Są, nie będziemy tutaj się okłamywać. Co jeszcze? Mogą być to jakieś wartości rodzinne, tak, które nam tutaj wpojono jako dziecko i teraz one jakoś nas tutaj blokują, bądź powodują, że jesteśmy troszeczkę zdesperowani w tym wszystkim. Dziesiątka kielichów, karta spełnienia emocjonalnego, karta rodziny, karta małżeństwa, karta stabilizacji, karta lokowania uczuć, tak? To są jakieś przeszkody tutaj. To są jakieś przeszkody. Nie wiem, być może wy tutaj się oglądacie za żonatymi bądź mężatkami i to jest przeszkodą. Być może wasz obiekt westchnień jest tutaj w jakiejś relacji i to jest przeszkoda. A być może chodzi o dzieci, że nie chcecie zakładać rodziny, nie chcecie mieć dzieci po prostu. Tak, też tak może być. No dziwnie, że dziesiątka kielichów wypadła w przeszkodach, bo jest to piękna karta. Taka pełna, szczęśliwa. No ale u was jest w przeszkodzie, więc być może chodzi tutaj faktycznie o rodzinę, która zbyt duży nacisk kładzie na to, wręcz was zmusza do tego, żebyście wreszcie wyszli z tego stanu kawalerskiego. Kochani, jak się kończy ta historia na ten miesiąc? Kartą umiarkowania. Czyli utrzymacie równowagę w swoim życiu między emocjami, między namiętnością, ani ogień nie ugasi wody, ani woda ognia. Ogień nie ugasi wody, Boże, co ja mówię? No wiecie, o co chodzi, tak? Karta umiarkowania, karta takiego spokoju, ale też zwłoki w osiągnięciu celu, więc być może jeszcze będziecie coś tam przekładać na potem, będziecie się ociągać, być może wasze plany przesuną się troszeczkę w terminie, nie zawsze może być tak, jak chcecie. Ale karta ogólnie mówi o takiej równowadze, o waszej cierpliwości, samokontroli, samodyscyplinie, umiejętności wyważenia i uczuć i emocji i wszelkich wartości. Czyli na razie spokój. Bez żadnych takich ani dramatycznych, ani jakichś drastycznych zdarzeń. Wszystko będzie takie wyważone, takie umiarkowane, takie bez przesady. Stonowane w odpowiedniej takiej atmosferze równowagi. W tle czytania mamy kartę Słońca, więc bardzo optymistyczna energia. Bardzo lubię tą kartę, taka ciepła, serdeczna. No i karta zwiastująca wielką miłość, kochani, szczęście, sukces, że ten naprawdę, jeżeli się postaracie, jeżeli wyjdziecie z inicjatywą, jeżeli będziecie faktycznie chcieli odmienić to swoje życie poprzez tę kartę śmierci, to was sukces czeka. Szczęśliwe, piękne życie z miłością u swojego boku, tak? Piękna karta słoneczka, taka ciepła, taka optymistyczna, bardzo ładna. Więc pięknie, kochani, kończycie miesiąc. Życzę Wam z całego serca, żebyście wyszli z inicjatywą i przestali już romansować, a zaczęli traktować ludzi poważnie. Mówię tu ogólnie ludzi, tak? Bo wiadomo, że słuchają mnie kobiety i mężczyźni, no i jedna grupa i druga może po prostu wdawać się w romanse, w takie chwilowe zachcianki, chwilowe zaspokojenie swojej namiętności, gdzie druga strona może liczy na coś więcej i wtedy nieświadomie nawet krzywdzimy ludzi, tak? Bawiąc się nimi. Ale wy chcecie zmian. Podjęliście już decyzję, tak? Tylko musicie teraz obrać drogę, którą podążać. I jest ten partner, bo jest ta dwójka. Ale wam jest dobrze w tym stanie tutaj. Bardzo. Dobrze, kochani. Zobaczmy jeszcze, co mówią aniołki, co radzą anioły.
na miesiąc kwiecień dla naszych samotnych wodniczków. Oszustwo. O. Ktoś w tym związku nałożył maskę skrywającą jego prawdziwe ja. Czyli widzicie, kochani, to może być nawiązanie do tego, że nie obiecujcie, zdobywając kolejne tam swoje podboje. Tak jak powiedziałam wcześniej, no ktoś może liczyć na to, że wy się nim interesujecie, bo wam się podoba, bo może jest zainteresowany dłuższą relacją, a nie tylko romansem na chwilę, żeby zobaczyć, jak to jest i szukać dalej. Nie, 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 nie. Zdejmijcie te maski, odkryjcie się. Nie udajcie kogoś, kim tak naprawdę nie jesteście, bo ja wiem, że jak idziemy do klubu i chcemy wyrwać sobie na wieczór panią bądź pana tylko dla przygody seksualnej, to właśnie zakładamy taką maskę. Jesteśmy kimś innym niż na co dzień. Jesteśmy dla rodziny, dla przyjaciół, dla znajomych. Zakładamy maskę. Stajemy się osobą incognito. Więc zrzućcie te maski, kochani. Zacznijcie po prostu żyć tak normalnie i ustabilizować ten swój samotny stan. O. Gdzie to jest? Ojejku, przepraszam was, kochani. Karta ta stanowi przyjacielskie szturchnięcie mające na celu wzbudzenie czujności mogącej zapobiec oszustwom w związku. Może ona dotyczyć rzeczy zupełnie niepozornej, jak chociażby wyświechtanych frazesów i nic nieznaczącej uprzejmości wynikającej z faktu, że partner obawia się podzielić z tobą swoimi prawdziwymi odczuciami. Możliwe również, że to ty jesteś osobą, która nosi w tym związku maskę, ponieważ nie ujawniłeś jakiejś informacji swojej drugiej połowie. No właśnie. Głęboko w swoim wnętrzu wyczuwasz, że karta ta może dotyczyć właśnie tej kwestii. Romantyczne anioły starają się ochronić twoje serce. Proszę, powtarzaj głośno bądź po cichu tę innowację. Romantyczne anioły, proszę was, byście zapewniły mi bardzo jasne przewodnictwo, które będę w stanie z łatwością dostrzec i zrozumieć. Niechaj wyjawi mi ono prawdę na temat sytuacji, przed którą ostrzega mnie świadomość. Następnie zauważaj sygnały, jakie się pojawią i zaufaj im. Ta karta stanowi również przypomnienie o tym, jak ważne jest zachowanie szczerości w stosunku do swojego partnera. Jakkolwiek omawianie prawdziwych odczuć może wydawać się dość niekomfortowe, wyniesie ono wasz związek na wyższy poziom. Tak, kochani, to jest to, o czym ja mówiłam, no, żeby po prostu nie bawić się uczuciami innych, być szczerą, otwartą osobą i naprawdę wchodzić w takie relacje, gdzie chcecie być w tej relacji, a nie na chwilę, tak? Nie pod wpływem tego impulsu seksualnego, który daje ten as buław. Bo to jest takie, no niefajne. Na krótką metę. No chyba, że chcecie być takimi singlami, szczęśliwymi, bogatymi do końca życia, no to wtedy. Ale czy to jest życie? To już sami sobie odpowiecie na to pytanie, moi kochani. Pamiętajcie, czytanie ogólne, nie dla każdego oczywiście. Sprawdźcie sobie znak ascendentalny, link do strony macie w opisie. Być może w drugim filmiku będzie coś bardziej pasowało do was. Ja z reguły sprawdzam ascendent, bo mam lwa w ascendencie i bardzo często wychodzi mi, że to jednak lew dominuje nad moim znakiem słonecznym. I więcej się właśnie sprawdza rzeczy z ascendentu. Kochani, życzę wspaniałego miesiąca. Jeszcze raz was przepraszam, że byliście ostatni, ale pamiętajcie, ostatni będą pierwszymi, dlatego kolejne czytania jesteście na pierwszym miejscu. Jeszcze raz was przepraszam za tą zwłokę. I cóż, dużo miłości, radości. Macie naprawdę fajne czytanie i macie obiecujące czytanie. No to słońce wam przyświeca teraz. Ta karta radości, spełnienia mi prawdziwej miłości. Tylko musicie zacząć działać i podjąć decyzję. Pozdrawiam was serdecznie. Zapraszam na kolejne filmy i do usłyszenia.